jest takiego nowoczesnego w technologii lania asfaltu tutaj na Toruńskim Moście? Co jest nowoczesne, jest to, co widać tak naprawdę za nami, że ta rozkładarka idzie do tego asfaltu lago, idzie po takich szynach stalowych i to torowisko jest idealnie wyprofilowane. Wszystkie nierówności, które są w podłożu na kapach chodnikowych, są wyprofilowane i poprzez to osiągamy maksymalną możliwą równość, czyli też komfort jazdy dla użytkownika, no ale co jest ważniejsze, że też nie będą odgania dodatkowe od ruchu na tej nawierzchni. Drugą innowacyjnością jest specjalne kruszywo wtapiane w asfalt. Jak widać, rozkładarka za nami jest wyposażona w specjalny pojemnik, który to kruszywo rozprowadza równomiernie na całą szerokość i ono ma temperaturę około 150 stopni, to kruszywo. I asfalt lany pod spodem dokładnie 220 stopni. Tu staramy się dokładnie dotrzymać temperatury, żeby na moście wszystko było równomiernie wtopione i równomiernie ułożone. I, tak, i to ma zapewnić, że ona przy tych połączeniach tych dwóch temperatur, to kruszywo, które jest rozsypywane u góry, ono jest lekko otoczone asfaltem, żeby jeszcze ta błąka asfaltu tego filmu spowodowała lepsze wtopienie. To powoduje, że to kruszywo praktycznie jest wtopione i zostanie na trwało, na wiele, wiele lat wtopione i zrobi taką szorstką powierzchnię. Droga hamowania przy tej nawierzchni jest znacznie mniejsza. No i nie tylko droga hamowania, ale też jak wiadomo, jak tutaj widać, wieje wiatr na mostach, zawsze jest chłodniej. Nawierzchnie się szybciej schładzają, bo i od spodu. I to powoduje, że tu wcześniej może powstać ryzyko gołowędzi, na przykład zimą lub jakiś tam szron na nawierzchni. To wszystko jest bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego ta szorstkość jest tu jak najbardziej na miejscu. Trzecia innowacyjność tak naprawdę jest związana z samą mieszanką asfaltu lanego, bo asfalt lany to tylko nazwa tej technologii. Tak naprawdę jest to jedyna technologia, która nie wymaga zastosowania walców, tak jak widać, bo ona się rozlewa, bo ma taką konsystencję przy tej wysokiej temperaturze i przy za wysokiej zawartości asfaltu. A ta polega na tym, że ta mieszanka została specjalnie przygotowana na podstawie doświadczeń. Wzorowaliśmy się tu na szwajcarskich doświadczeniach, gdzie te nawierzchnie już jeszcze leżą, można je jeszcze dzisiaj obejrzeć, mają ponad 30 lat i bez jakichkolwiek spękań, kolein czy dziur. Musieliśmy jednak ale tą technologię, tą recepturę przenieść na warunki polskie, zastosować nasze kruszywa z Polski, z południa Polski i asfalt specjalnie zrobiony pod nasze warunki z rafinerii gdańskiej, kontrolowany każda dostawa na wytwórni, żeby ona miała dokładnie takie parametry, jak sobie życzymy, żeby ten produkt końcowy wytrzymał to obciążenie, które tu jest przewidywane i te założenia projektu, że ta nawierzchnia ma 20 lat służyć bez remontu.